Wydawało nam się, że te instytucje, które zbudowaliśmy w ciągu tych lat, są jakoś wystarczająco bezpieczne, prawda? Ale tak prawdę mówiąc, zaniepokoiło mnie zdanie wypowiedziane przez pana Jarosława Kaczyńskiego na koniec tego wieczoru wyborczego. Mianowicie on powiedział tak, nie wiem, czy państwo pamiętają, jakie to było ostatnie zdanie. Nie pamiętam. Przypomnę. A teraz my do pracy, a lud niech się bawi. Tak? Czyli jest jakiś lud, jesteśmy my. My wiemy lepiej, co trzeba zrobić. Ludowi niczego do tego, niech on się bawi, damy mu tam jakieś gadżety, prawda? Mamy 500 zł, niech on się tam tym zajmuje, prawda? Czym się zajmuje lud, a my, prawda, specjaliści od rządzenia, od znakomicie rozumiejący procesy dziejowe, my będziemy teraz decydowali o wszystkim, prawda? No i potoczyło się. Jak byłem akurat na jakiejś konferencji międzynarodowej, jeden z adwokatów mi mówi, że właśnie pan prezydent ułaskawił osobę, która nie była skazana prawomocnie, prawda? No więc mówię, no proszę, zaraz, to niemożliwe. Pierwsza moja reakcja była taka, niemożliwe. Ale natychmiast zadzwoniłem do profesora Andrzeja Cola i mówię, Andrzej, co to się, co się dzieje? Jak to, już będziemy teraz ułaskawieni niewinnych? O, pisze, no właśnie przed chwileczką udzieliłem pierwszego wywiadu. No to było w tym dniu, w tym samym dniu, w którym został rząd powołany.